Siemanko, siemanko, tu Radio Cyk Cyk, najlepsze radio w mieście, blok o prostej muzyce dla trudnych ludzi. Dzisiaj jest 8 stycznia, a to oznacza, że swoją premierę ma płyta PZ Muzyka współczesna Extended, czyli rozszerzone wydanie płyty wydanej w 2019 roku. Preorder tego wydawnictwa trafił dziś do osób, które go zamówiły, między innymi do mnie, dlatego zrobimy sobie mały unboxing tej płyty. Ja już nie przedłużam tego pierdolenia i zapraszam Was na kolejny odcinek mojego vloga. Radio Cyk Cyk, najlepsze radio w mieście. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Generalnie paczkę otrzymałem będąc w pracy i jak zobaczyłem w ogóle jak to wygląda, to już miałem ochotę ją otworzyć, tym bardziej, że tutaj oczywiście w transporcie uchylił się rąbek tajemnicy, no ale stwierdziłem, że skoro postanowiłem zrobić unboxing dla widzów mojego kanału, no to przecież nie będę rozpieczętowywał tej paczki, ale w końcu nadszedł ten moment, no więc co tu dużo mówić, zaczynamy. Jestem bardzo ciekaw tego wydawnictwa. Długo na nie czekaliśmy, przypomnę, że było opóźnienie, pierwotnie miało się ono chyba w listopadzie ukazać. Da-da! No, przyznam, że box wygląda jak faktycznie opakowanie od radia. Myślałem, że po prostu dostaniemy samo takie pudełko, a tu jeszcze chyba no, wychodzi na to, że będzie pudełko jedno w drugim. Dobra, nie ma co gadać, trzeba otwierać. Ogólnie bardzo podoba mi się koncepcja tego boksu, fajny pomysł na to radio samochodowe. Bardzo się cieszę, że będzie tutaj kaseta, bo kasety kiedyś namiętnie zbierałem, co prawda już ich nie zbieram, tym bardziej nie mam ich na czym słuchać. Aczkolwiek no, będzie fajnie dołączyć coś nowego do swojej kolekcji. Płyta, zapach i magazyn. Myślę, że jest to naprawdę fajnie dobrany zestaw. I zaczynamy unboxing. Na początek mamy magazyn. Jedyne takie pismo o muzyce współczesnej. Zajebiste. Naprawdę wychowałem się na machinie, co możecie zresztą tutaj zobaczyć. Machina, gazeta magnetofonowa, także jestem ogromnym fanem formy pisanej i drukowanej. Szkoda, że to już zanika. Fajnie, że PZ to trochę przypomniał i odświeżył. No i tutaj mamy wywiad. W środku mamy kalendarz. O, opis auta PZ-a. Case study muzyki współczesnej. Plakacik z jednej strony, a z drugiej kalendarz. Wygląda to naprawdę konkretnie. Wszystko utrzymane w jednej, że tak powiem, tonacji kolorystycznej. Na do widzenia krzyżówka. Także przyjdzie czas, żeby ten magazyn sobie obejrzeć dokładniej. A tutaj już mamy część właściwą, czyli płytkę i kasetę oraz zapach. Wszystko w formie radia samochodowego. No i są suweniry. No, zapach tak zbytnio nie pachnie przez folijkę. A chyba go nie chcę otwierać tak naprawdę, więc zapach sobie zostawimy. Kasetka z 20 piosenkami. Ok, czyli na kasecie również znalazły się te bonusowe utwory, ponieważ wersja Extended została rozwinięta o 5 kolejnych utworów. No, mogliście poznać na przykład Nisko jest niebo, czyli jedną z tych piosenek, moim zdaniem, no, utwór niesamowity, zresztą gdybyście mieli ochotę, to zapraszam na radiocykcyk.pl, tam odnajdziecie mój dość osobisty felieton, który opowiada o uczuciach związanych z tą piosenką.
No i muzyka współczesna Extended, czyli tak jak powiedziałem, 20 utworów. Dzisiaj czytałem na Facebooku, że te utwory nie są dodane do poprzednich piosenek na nierozszerzonej wersji, tylko są po prostu wplecione w tę listę piosenek, żeby tak jakby nadać tej płycie nową jakość i opowiedzieć ją na nowo, więc jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to wszystko zabrzmi. Kocham tą płytę, uważam, że jest to najlepsza płyta rapowa 2019 roku. I co tu dużo mówić? Chyba czas przystąpić do odsłuchów. Myślę, że zobaczyliście, jak to wygląda. Wygląda to naprawdę świetnie. Cały zestaw kosztował 130 zł, więc myślę, że jak na tak piękne wydanie, to nie jest to naprawdę dużo. I ze swojej strony serdecznie polecam Wam zamówienie tego boksu, bo myślę, że zdecydowanie warto.